Przede wszystkim dla mnie jest istotne, że to nie są politycy. To nie są ludzie z pierwszych stron gazet. Są to ludzie, którzy są obok nas, są naszymi sąsiadami. I warto ich pokazać. Kiedyś 26 lat za tym tęskniłem i dlatego mogę to robić od serca. I robię to naprawdę z wielką satysfakcją i pasją. Może czasami na początku dużo się wyrzekając, ale dzisiaj proszę tak daleko, że właśnie te grupy tych może niepełnosprawnych, może tych dzieci, których rodzice by sobie nie pozwolili, żeby mogli oni do nas wejść nieodpłatnie. Te właśnie rzeczy dzisiaj my możemy również i udostępniać tym, którzy w naszym regionie się znajdują. I te serca właśnie topnieją, lgną. I proszę, również tym samym daję przykład może tym, którzy wyjeżdżają, tym młodym synom, córkom do Irlandii, Anglii za zarobkiem gdzieś na zachód, ale proszę, żeby oni również nabrali przekonania właśnie, że ich miejsce to jest ta ojczyzna w naszych pięknych górach i może ci rodzice są mi za to wdzięczni, może i oni sami. Stąd właśnie tyle głosów, stąd może ten wybór, stąd może ten sukces. Propaguję u nas w Kowarach bardzo fajną inicjatywę, jeżeli chodzi o ten park miniatur zabytków Dolnego Śląska. Dużo turystów akurat, które przyjeżdżają do Kowar, ja na przykład pracuję w takim ośrodku wypoczynkowym u nas w Kowarach i bardzo dużo turystów się pyta akurat, dlaczego zimą nie jest otwarty ten park miniatur. To jest bardzo fajna inicjatywa, no. Także wiem, że przyjeżdżają ludzie do nas do ośrodka najczęściej latem i zawsze odwiedzają park miniatur, bo jest to coś ciekawego w Kowarach. Jestem od dawna orędowniczką jego przedsięwzięcia. Cieszę, że się tak rozwinęło i że jest tak popularny. Poza tym robi to z taką pasją, której można by pozazdrościć. No i to jest jego praca i pasja, że wspaniale.